Obecnie ze Świnoujścia wychodzi 9 promów, w tym 7 Unity Line i 2 z polskiej żeglugi bałtyckiej. Według Klubu Prawa i Sprawiedliwości w zarządzie portów dzieje się źle. Klub chciałby, aby sytuacja polepszyła się i żeby zostały podjęte ku temu jakiekolwiek działania. Politycy obawiają się, że niedługo żadne duże statki nie będą wpływać do portu. Z przerażeniem patrzymy na to, co się dzieje w Świnoujściu. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście jest oskarżany przez Klub Prawa i Sprawiedliwości o to, że pobiera opłaty za działalność, a nie inwestuje w infrastrukturę portową. To będzie skutkowało tym, że za chwilę tutaj rzeczywiście do naszego portu wpłyną kajaki albo co najwyżej jachty, a żaden statek z ładunkiem, a co za tym idzie, z zyskiem do portu nie wpłynie. Prawo i Sprawiedliwość przypomniało, że prezydent Szczecina był zobaczyć, jak wygląda stan infrastruktury portu i, jak mówią, sam był przerażony stanem rzeczy. Później było spotkanie z wiceminister w Warszawie, wiceminister Wypych Namiotko, na której przedstawiono wszystkie kwestie, problemy, postulaty, także ze strony oczywiście spółek. Po tym spotkaniu nie stało się nic, to był czerwiec, o ile ja pamiętam, ubiegłego roku. I dzisiaj, jak Państwo będziecie oczywiście do naszych adwersarzy z tymi pytaniami szli, Państwo usłyszycie oczywiście te 0,3% bajkę o stawce gruntowej. Tu nie o to idzie. Chodzi o to, aby zmienić dwa zdania w ustawie o portach. Potrzeba rozporządzenia ministra, aby sytuacja mogła się polepszyć. Według radnych PiS winni są zachodniopomorscy parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej. Oni tego nie załatwią, bo nie są w stanie, ponieważ nikt z nich nie ma żadnego przełożenia na premiera ani na ministra. Nie liczą się politycznie w klubie, nie ma ich. Po prostu ich nie ma. I dlatego ta sprawa jest niezałatwiona. Klub PiS uważa, że Jarosław Siergiej, prezes zarządów morskich portów Szczecin-Świnoujście, nie zarządza budżetem portów zbyt dobrze. Jednak, jak podało Radio Szczecin, prezes zapewnia, że ani jedna złotówka nie jest oddawana do Warszawy, a wszystko jest reinwestowane na terenie portu. Stawiamy mu ten zarzut, że te pieniądze po prostu transferuje do 100% do Rostowskiego. Wydawałoby się więc, że nie ma się czego obawiać. Jednak klub PiS boi się, że port w Szczecinie podzieli los Stoczni Szczecińskiej. Zadeklarowali, że będą czuwać nad tematem portów, ich infrastrukturą i budżetem.